Część 10. Szkoła w Szwajcarii. 1880 rok to był czas szczególnie trudny, wręcz druzgocący dla wspólnot zakonnych. Mógłby ojciec przytoczyć, co się wtedy wydarzyło? Nastąpił wtedy kolejny krok ku laicyzacji Francji. Minister nauczania publicznego Ferry wydał 29 marca dwa dekrety. Pierwszy rozwiązywał we Francji zakon jezuitów, a drugi wymagał od zakonów złożenia prośby o pozwolenie na swoją działalność. Był to, można powiedzieć, frontalny atak przeciwko zgromadzeniom zakonnym. Przed nami ukazała się perspektywa rozwiązania naszego zgromadzenia. Jakie kroki zostały zatem podjęte? Na szczęście tak dramatyczne rozstrzygnięcia, jakim mogło być rozwiązanie naszego instytutu, nie doszły do skutku. Chcieliśmy jednak zapobiec osłabieniu naszego zgromadzenia, które mogłoby się wiązać z potencjalnym zamknięciem naszego nowicjatu i seminarium na La Salette. Skierowaliśmy zatem prośbę do Rzymu o przeniesienie naszego nowicjatu i całego seminarium. Uzyskaliśmy zgodę i naszym nowym schronieniem okazała się Szwajcaria. Już w czerwcu 1884 roku przeżywaliśmy święcenia trzech pierwszych kapłanów naszego zgromadzenia, którzy byli wychowankami naszej szkoły apostolskiej z La Salette. Jednocześnie wyświęcono 8 diakonów, a 17 uczniów przyjęło święcenia niższe. Był to dla mnie szczególny czas, ponieważ Pan dał mi łaskę doświadczania owoców mojej 8-letniej pracy jako wychowawcy młodych chłopców. Krótko po święceniach wyjechałem na 3 miesiące na ukochaną Świętą Górę, by powrócić we wrześniu do Szwajcarii razem z następnymi klerykami. W 1887 roku spotkała ojca kolejna radość. Tak, wakacje minęły mi wtedy na posługiwaniu pielgrzymom na La Salette. Pod koniec wakacji 20 września upłynęło 25 lat od momentu przyjęcia święceń kapłańskich. Moja droga wspólnota zorganizowała dla mnie w październiku wspaniały jubileusz. To wielka łaska dla mnie, że mogłem tego samego dnia poświęcić nową kaplicę na La Salette i odprawić w niej dziękczynną Eucharystię za dar kapłaństwa. Pan w swojej hojności obdarzył nasze zgromadzenie kolejną radością, ponieważ 21 grudnia czterech nowych prezbiterów zostało wyświęconych. Nasz instytut liczył więc wtedy 39 kapłanów. Świętowanie rozciągnęło się także na kolejny rok. Owszem, razem z ojcem Archierem, Pajotem i Bajnetem udaliśmy się do Rzymu, aby świętować razem z papieżem Leonem XIII jego złoty jubileusz kapłaństwa. Zawieźliśmy wtedy dla Ojca Świętego skromny podarunek od naszego instytutu oraz chcieliśmy wyrazić nasze całkowite oddanie papieżowi. Wspaniały to był czas. Oprócz Wiecznego Miasta zwiedziliśmy także Asyż i Loretto. Na koniec podróży dotarliśmy do naszej szkoły w Lisieux, gdzie mogłem podzielić się wrażeniami z podróży z moimi drogimi podopiecznymi. Tutaj chciałbym się zatrzymać, ponieważ dochodzimy do końca kolejnego z etapów ojca życia. Czasu posługi jako zarządca szkoły apostolskiej i seminarium. Od 1876 do 1889 roku piastował ksiądz powyższe funkcje, a potem przez kolejne 5 lat poświęcił się głoszeniu rekolekcji. W tym czasie opublikował ojciec kilkanaście książek. Chciałbym, żebyśmy się na chwilę pochylili nad dwoma najbardziej znanymi dziełami księdza z tego okresu. Pierwsza z nich to Kompendium Teologiczne. Ta książka jest owocem moich 30-letnich wysiłków misjonarskich. W niej zawarłem streszczenie największych dzieł z dziedziny teologii dogmatycznej, moralnej, prawa kanonicznego, liturgii i filozofii.
Chciałem przez tę syntezę pomóc zwłaszcza moim drogim podopiecznym, a także współbraciom w kapłaństwie. Jednak nie tylko seminarzystom oraz księżom pomagał ojciec przybliżyć teologię. Tak, dlatego napisałem książkę dla wszystkich, która stała się najbardziej poczytną i rozpowszechnioną książką napisaną przez ojca. Została przetłumaczona na 7 języków, tylko wydanie francuskie ukazało się w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. To świadczy tylko o pragnieniu poznawania dobrego Boga przez wszystkich ludzi. Chciałem w tym dziele uprościć i skierować do wszystkich istotę tego, co zawarłem w kompendium teologicznym. W tym czasie na pierwszy plan zaczęła powoli wychodzić inna misja, do której Pan powoływał ojca. To prawda. Pan Bóg zaczął się delikatnie dopominać o zatroszczenie się o kolejną trzutkę, która w moim przekonaniu w tym czasie była zaniedbana. Czułem więc, że powinienem na to przynaglenie odpowiedzieć.